Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj robimy odcinek specjalny, czyli przegląd grupki. No niestety, ostatnio samochód mi się rozwalił. Możecie zobaczyć na moim kanale vlogowym Łukasz Kos, co się stało. Nie chcę wgłębiać się teraz w szczegóły. W każdym razie, no jestem strasznie stratny na tym i muszę nagrywać po dwa filmy dziennie, odkąd Mark Zuckerberg nie płaci mi za streamowanie. No to muszę co, no trzeba się męczyć, no zrobię przegląd grupy. Nie no, fajny z was chłopaki, siemaneczku oczywiście, normalnie na odcineczku. Dawno nie było przeglądu grupy, a od jakiegoś czasu widzę, że mniej jest tych zdjęć z Fordzy, takich realistycznych, a dużo jest naprawdę mega, mega fajnych spotów motoryzacyjnych i... To jest w sumie zajebiste, że stworzyliśmy taką społeczność, gdzie... Jakby jesteśmy w stanie wyłapać naprawdę niesamowite klasyki na terenie Polski lub jak gdzieś tam wyjedziecie sobie za granicę na wakacje czy coś, to spotujecie naprawdę mega, mega fajne fury. Ostatnio zresztą widziałem, ale jechałem samochodem, to nie zrobiłem zdjęcia. Widziałem takiego Citroena, mega, mega starego, tak wiesz, z lat 40. coś koło tego. Samochód ultra stary, ale jeździł normalnie i wiesz... Zajebista sprawa coś takiego zobaczyć, taki wiesz, unikat, od razu zwraca to uwagę osób, które są zainteresowane motoryzacją. Dzisiaj skupimy się na spotach, ale też jak wrzucicie coś fajnego z Fordzy, to oczywiście też sobie to popatrzymy. Lecimy! Alex Pawlik wrzucił, to już jest Visual Storyteller, czyli pewnie bardzo dużo zdjęć wrzuca z różnych rzeczy. Zobaczmy, coś tutaj wyspotował. GLC, potwór nieprawdopodobny. Miałem okazję jechać tym samochodem, nie akurat prowadzić, ale zwróćcie uwagę na przednią felgę. To jest dość interesujące, ma bardzo, bardzo dużo nalotu, chyba, albo tak zdjęcie jest zrobione. Wydaje mi się, że bardzo dużo nalotu ma z tarczy hamulcowej, bo jak się wsiądzie do tego samochodu, to nie sposób ściągnąć nogi z gazu. Po prostu przyspieszenie jest w nim niesamowite, napęd na 4 kapcie. Ja nie wiem, czy tu jest stały napęd na 4 kapcie, bo ja już nie wiem, jak to jest. Formatic, AWD, 4x4, mi się to wszystko myli. W każdym razie tutaj naprawdę... Przyspieszenie jest nieziemskie. Najgorsze chyba w tym modelu jest, nie wiem czy tutaj środka nie pokazał ziomeczek, nie? Ale chyba tu już nie ma tego wystającego tabletu takiego w środku. Bo ja jeździłem taką wersją z tym takim tabletem, okropne to jest. W każdym razie tak, spocik jest fajny. No jest to nowe autko, więc nic takiego specjalnego, to jest często spotykany samochód, ale to jest wersja AMG 63S. Także tam jest chyba ponad 600 koni mechanicznych, człowieku. Szkoda tylko, że to taki jakby SUV, nie SUV, taka kobyła wielka, nie? Ale zapewniam was, że jak się wciśnie gaz, to nie czuć tej wagi, czy tych gabarytów. Okej, jedziemy dalej. Co my tu mamy? Czekaj, ja to chyba... To... Tak, to jest Porsche, co z tyłu wygląda tak, jakby miało przód z tyłu. Czekaj. Ale nie pamiętam, jak się nazywało. Ja wiem, że był ten samochód w Need for Speed Awardzie. Ja z niego taką bekę miałem. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle Need for Speed Awarda, ale tam to był bardzo dobry samochód. Chyba w klasie C, z tego co pamiętam. Ultra klasyk. Nieprawdopodobne, że ktoś tym jeździ. Ściągany dach chyba tak ręcznie, nie? Można go wtedy sobie do bagażnika schować. Mega dziwny samochód. Ponoć Brytyjczycy bardzo go lubią za wygląd. Kurde, spot nieprawdopodobny. To jest... niesamowite spotkać taki samochód. Bardzo rzadki. Takie właśnie klasyki, takie nietypowe auta są bardzo rzadkie, żeby je spotkać. Tutaj mamy Brabusa, na pewno Brabus. Brabus, doklejony czy taki prawdziwy. Fajnie wygląda, nie? Pomarańczowy jeszcze. Jaka felga. Ten samochód jest ogromny, ale on naprawdę potrafi kurde jechać. Raz miałem taką sytuację, byłem chyba, gdzieś biegałem sobie i widziałem tak jak na jak takiej polnej drodze, ale asfaltowanej, można powiedzieć, nie? Widziałem jak taki właśnie Mercedes, nie wiem jaki to był, czy to był Brabus czy nie, ale na pewno był taki, wiesz, przykokrzony, wychodził z tego zakrętu, kurde, tak widziałem taką bratnią duszę u tego właściciela. Jakiś prezesik był czy coś i tak po prostu na tej drodze chciał się wyszaleć tym autem. Ach, piękna sprawa.
MK, proszę bardzo, MK, czy według was to jest jakiś ciekawy spocik? Kurde, przez chwilę myślałem, że gdzieś się przez barierkę przeleciał, przedziurawił, ale to jest chyba jakiś zjazd albo coś. To jest usportowiana wersja tego BMW, no nie? Ale czy oryginalne? Ciężko powiedzieć. Spod kanapot KFC, spoczko. Tutaj mamy coś na tapetkę. To chyba Forza Horizon 3, nie? Pamiętajcie, żeby sobie trójkę kupić koniecznie, bo niedługo się kończy, chyba nawet już nie... No, nie wiem, czy zdążę opublikować ten film i już nie będzie można kupić trójki, także śpieszcie się, bo warto. Nowogard dziś. ZGL, proszę bardzo. Też. Sporo tego jeździ, powiem wam, wbrew pozorom. Samochód taki, no... Nie można powiedzieć, że jest niepraktyczny, tak? No bo jak ktoś ma pieniądze na paliwo, to oczywiście będzie sobie nim jeździł, no masz tutaj dużą pojemność i tak dalej. I pojemność bagażową też, ale no, takie auto ciekawe, aczkolwiek myślę, że dość często spotykane. Audi, spoczko, fajne autko. Co my tu mamy? Dekru 2? Takie ładne foty z Dekru 2. No ziom, jak ładnie wykorzystało oświetlenie w tej grze. W tej grze naprawdę trudno jest zrobić ładne zdjęcia, powiem wam. O kurde, ty gościu, co zrobił? Fajne. Jeszcze środek sfotografował. Ty dobre, to wygląda... Wiecie co, ja myślałem, że to jest z tego najnowszego Need for Speeda. Z Need for Speeda hita, tam grafika jest bardzo ładna. Tutaj, nie wiem, czy gdzieś to poprzerabiał w jakimś Lightroomie, czy Photoshopie, czy coś. Nie no, wygląda kozacko. Zresztą ta wersja chyba Mitsubishi jest trudna do zdobycia w grze. Dawno nie grałem w The Crew, więc nie wiem jak tam teraz jest. Ale... Kozacko, naprawdę trudno jest zrobić dobre zdjęcie, bo grafika w The Crew jest no... Taka sobie, nie? I trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce, odpowiednie oświetlenie można sobie chyba wybrać podczas robienia zdjęć. Tam można sobie wybrać porę dnia, jakieś tam chyba pogodę nawet, sezon. Także naprawdę, naprawdę kozacko można sobie tam zdjęcia porobić. Nie trzeba czekać jak w Fordzie, wiesz, na lato, żeby zrobić jakieś zdjęcie w lato. Tylko możesz sobie zmienić porę roku, porę dnia i tak dalej. Co my tu mamy? Golf. Piękny spodnie. To nie golf jest. Co jest? Co to jest? To jest polo? Ja wiem, że tu chodzi o samochód z tyłu, no. Zimny łakieć, gościu. O kurde, ale tu chodzi o to auto, no. To jest fajny spocik. Te nadkola wyglądają w tym samochodzie dziwnie, co? Tak. Jest jakaś przykokszona wersja tego auta. Nice. To pierwsze zdjęcie wymiata. Spoczko, ładny spocik. Co my tu mamy? Na głównej, na OLX, proszę bardzo. To chyba był ten fake Supry, no nie? Gościu wstawiał, brał z jakichś zagranicznych ogłoszeń zdjęcia i wstawiał do swoich i jakoś to tam fejkowo dużo jakby kliknięć miało. Nie wiem jak to jest dokładnie, ale tak, tak to wygląda. To jest Muzeum Prawdziwej Motoryzacji. Nie, mi to wygląda na fejkowe. Kiedyś widziałem już zdjęcie tej Supry. I ona była za jakieś tam psie pieniądze wystawiona. Okej. Procesor wysokiej temperatury Fordza mi się nie uruchamia, to nie wiem. Bardzo dużo mam pytań odnośnie tego, jak poradzić sobie z Fordzą, z jakimś tam błędem. Ja nie jestem supportem Microsoftu, żeby na takie rzeczy odpowiadać, więc po prostu to ignoruję. Tu mamy też XJS? Czy coś takiego? Jaguar. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O, widać, że go trochę chyba rdza gdzieś zżera, nie? Ten lakier. Ale nie, nie widać tak. Ten lakier mi tak wygląda, jakby był taki już trochę wyblakły, ale to jest stare auto, nie? Dziwne, dziwne w ogóle autko. Tył jest świetny, zajebisty, w ogóle takie kablio, nie? Tylko ten przód mi się tak nie podoba. Ale jeździłbym tak czy inaczej. No, okej, okay, znaczy powiem wam tak, jeśli chodzi o stare auta, tak jak wy się tam jaracie Suprą, nie Suprami, tymi japońskimi samochodami, czy tam jakimiś starszymi, ale takimi zajebistymi, one często fajnie wyglądają z zewnątrz, ale jak zaczynasz nimi jeździć, to jest bardzo przeciętnie. To nie są tak jak te nowe samochody, które mają fajne przekładnie kierownicze, inne zupełnie zawieszenie i no tymi starszymi autkami po prostu się jeździ trochę mniej wygodnie. Porsche jakieś. Nie odróżniam. Wszystkie na mnie wyglądają tak samo. Jakieś Carrera może? Nie wiem. GT3? Nie mam pojęcia, czy GT4? GT4 chyba nie. No, okej, okay, fajny spocik, zdecydowanie. Polszawy są spoko.
w manufakturze takie cudeńka, proszę bardzo. To jest chyba ten najnowszy model, nie? Nice. Tutaj jakiś tuning, porobiony Seacik. To chyba Leon był, tak? Kurde, ja jestem pełny podziwu, jak ludzie ściągają ze Stanów Zjednoczonych takie stare rupiecie i potem je remontują i doprowadzają do stanu początkowego. Trzeba dużo pracy, pieniędzy i czasu poświęcić na to, żeby to, wiesz, ogarnąć. Proszę bardzo, ładna Biedronka. Czekaj, to wszystkie? Nie. Co tu jeszcze było? O, jakieś Audi. Jakieś Audi, ale jakaś RS-ka. Tak? RS7? Nie wiem. Co to? What? To jest Celica? La Ferrari? Celica Enzo chyba to jest. Co to jest? Kto? Albo jakieś Lambo. Kurde. Co on zrobił? Ja z tego mema robię, gościu. Cheap. Zapisuję to. Zajebiste. A dobra, to jest 7. Camaro. Fajne są te Camaro. To jest chyba starszy model, nie? No, chyba tak. I 8, spoczko. Gościu chyba w biegu robił te zdjęcia. Nice, ładne spociki. Dobra, tutaj mamy coś z Fordzy, Aventadory, chyba Huracan. No właśnie mówię, że wy bardzo dużo ostatnio spotów robicie. Co to jest za Mustang? To jest Mustang w ogóle? Ja pierniczę, patrz jak wysoko dupę ma. Jaki zadziorny. Albo ma wysoko dupę, albo po prostu ma obniżony tak przód, ale wygląda to nieźle. Jezu, ciekawe, no nie? Patrz już, w sumie tak nie lubię tego takiego nowego Mustanga z tym takim spadzistym przodem. A zobaczcie, że ten spadzisty przód już był w dużo starszych modelach. Ciekawe. Okej. Tutaj mamy sobie Mercy. Znowu spocik. Tu jakieś stare autko. Tutaj, co to jest? Ford Granda. Myślę, że to jest spocik. Tego auta praktycznie nie ma w Polsce. No właśnie, my się też musimy umówić, co jest spotem, a co nie. Bo tak, jeden sobie zobaczy takiego, powiedzmy, Mercedesa, a ten na początku chociażby, albo ten, nie? Zobaczy sobie takiego Mercedesa i powie, wow, u mnie takie nie jeżdżą, ale super, to jest spot, nie? A ktoś mieszka sobie, powiedzmy, nie wiem, w Bielsku, ktoś mieszka w Krakowie, ktoś mieszka we Wrocławiu, ktoś mieszka w Warszawie i dla niego takie autka to jest dzień powszedni, albo jakieś Porsche, czy jakieś nawet Lamborghini, nie? A jak mieszkasz w jakimś takim mniejszym miasteczku i zobaczysz taki samochód, robisz mu zdjęcie, się podniecasz tak, bo nie widzisz takiego samochodu na co dzień. I tutaj są ludzie z, wiesz, różnych miast na tej grupie i dla jednego coś będzie spotem, czyli takim rzadkim samochodem, ale dla drugiego już nie do końca, nie? Trochę długo mnie to nie było, skali 1 do 64. Cipro z Fordem, spoko. Samochodziki. Dragster, proszę bardzo. Spoczko. O tak. To jest właśnie to, co mówiłem o Suprze, nie? Ja już też żygam tą Suprą, za dużo tego w mediach społecznościowych jest. Co my tu mamy? To nie jest Eldorado? Nie, co to jest? Jaki dziwny przód, znowu. Nie, to nie jest Eldorado. Ale ten tył taki, Jezu. Dziwne to. Ja nie widziałem takiego Mustanga. Tak jakby custom jakiś. Mustang Shelby. I Audi, to tam Audi robi, tak jakieś Audi, ale to chyba jakaś sportowa wersja, nie? Nie no, Mustang Kozak, konkret, zdecydowanie. O, proszę, ktoś kupił sobie Lego z Fordzy chyba? Nie, to jest, znaczy tak, ta seria Lego jest w Fordzie, jest Porsche, jest Senna chyba i coś tam jeszcze innego jest, no nie? To jest chyba z tej samej serii samochód.
To jest Mustang? Mustang, ale... Ty, to jest chyba ten Kena Bloka? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Zbyt minecraftowy jest. Okej. Okay. Okej, okay, proszę bardzo. Też ma sen. Też ją składałem. Fajnie się to składa. Dobra. Tutaj mamy Sfordzy z Niątka. Spocik. Co my tu mamy? Maluch. O, już nie tak często spotykany. Już nie tak często spotykany. Nie cierpię tego samochodu, ale trzeba przyznać, że to jest spocik. Wbrew pozorom. Tutaj jakiś BMW. Jakieś. 1M? Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Porsche Carrera. Spoko. To? Audi. A5 chyba, nie? AMG? AMG, proszę bardzo. Nic innego by na grupę nie wleciało. Mustang. To jest zajebista maszyna. Mi się bardziej podoba ten model niż te najnowsze nawet. Ale to tylko te najnowsze modele są spoko. Może nie ten najnowszy po liftingu, tylko ten przedostatni jest świetny. Jeździłem nim z wyglądu kozak. Ze względu na to, że jego jest więcej na drogach, to ja bym wybrał na przykład tego Mustanga. Jeździł nim. Fajne auto. To jest chyba... Nie no, to chyba piątka będzie. 5.0, kurde. Gościu. Dekru 2, proszę bardzo. Co tutaj udało się zrobić w Dekru 2? No, całkiem ładnie. Jak się dobrze rozmarzy te tło w Dekru 2, nie? To nawet jeszcze te zdjęcia potrafią ładnie wyglądać. Ale jak gdzieś widać na zdjęciu, że te tekstury są takie bardzo średnie. Chyba Adam znowu, nie? Z Dekru wrzucił. Wtedy, co się podjarałem tym Lancerem, też chyba Adam wrzucił. Toyota, proszę bardzo. Fajne zdjęcie. Co to za gra? Gran Turismo chyba. Tak? Chyba tak. Nie kojarzę tego tła, żeby było w Fordzie. Nice. Dobra. Fajna tapa. A to chyba jest Need for Speed. Albo po prostu tapetkę. Nie wiem, ktoś rzuci po prostu tapetkę, okej. Okay. Dobra, myślałem, że to jest jakiś spodzik, albo ktoś coś swojego. Dzisiaj na spacerze spotkaliśmy takie cudo. Ojo! Ojo! To jest, czy to jest SLR? Nie, to nie jest SLR, a już się podnieciłem. To jest SL, ale ile? SL coś. Nice. To jest też fajne auto. Też ma chyba tam ponad 5 litrów. V8. Pięknie to brzmi. Ale kurde, przód ma jak SLR, nie? Jak od tej strony się spojrzy. Tak samo jak się spojrzy na Mercedesa SLK drugiej generacji, to też tak z boku, jak odpowiednie zdjęcie zrobić, wiesz, odpowiednim obiektywem, to można zrobić coś na zasadzie SLR-a, nie? Fajne autko. I nawet ciekawe felgi. Nie jakieś tam najgorsze, może... Nie no, dobra, wybrałbym inne do tego modelu. Ciężko powiedzieć jakie. No... To nie jest gra, nie? W grze to możesz sobie, wiesz, dopasować, za chwilę wymienić inne felgi, włożyć. W rzeczywistości to jest tak, że zamawiasz jakieś felgi, no i tak już głupio je z powrotem odesłać, jak nie pasują, no nie? Ale coś tutaj widzę, że nie ma spasu w przodzie. Takie mam wrażenie, że ten przód jest zesłapowany z jakiegoś SLR-a, serio. Tak to trochę tu nie pasuje, tak ta maska nachodzi na... Nie wiem, coś tutaj jest nie tak z tym przodem. No ale wygląda okej. Okay. Ładny spocik, zdecydowanie. Ciekawe auto. Mercedes. O, klasyk. Classy shit. Ładnie. Urodziłem się w takim. What? Okej, okay, to też Italia. Ty, to ten jedzie. Stonoga. Nie. 988 GTB, spoko. Spocik. Od mamy? Mama ci takie spoty robi? Mamo, jak będziesz mieć jakiś fajny samochód, weź zrób zdjęcie, będę miał na grupę. A mamo, spoko się. Proszę bardzo. GTS-ik? Czy nie GTS-ik? Nie wiem. Nice. Ładne fotełki. No mama się zna trochę na fotach. Dobrze. RS4. Tylko
tylko jedna fotka, ale spoko. Forza Mustang. Ładnie. Jaguar F-Pace. To chyba... To już jest chyba zbyt popularne, no. Zabieram tego lajka. To jest zbyt popularny chyba samochód. Dobra, co my tu mamy jeszcze? BMW. Jakie BMW? Mercedes. A to jest ten chyba taki... Cross... Nie, no to jest chyba A45. Ty, ale z tyłu jakoś inaczej. Nie wiem, co to jest. Ale spoko. Nawet całkiem ciekawe autko. Stringer. Nie wiem, to jest Kia Stinger, ale ja mówię na to Stringer. Ojej, ojej. Nie gadaj, że mi się... O, fucking shit. Jeszcze raz muszę przewinąć. No już nie przewinę, bo już są nowe posty. Kurde. To jest ciekawe auto. Fisker Karma. Ja chcę go sobie wypożyczyć, poluję na niego. Jedna wypożyczalnia ma ten samochód. I to jest, kurde, ciekawe auto. Oczywiście go już nie produkują. On ma nawet panele, chłopie. Panele słoneczne ma. I to jest hybryda. Już nie pamiętam, jaki tam dokładnie litraż był, jaka była moc była, jest chyba w nim jakaś konkretna. Ale to jest hybryda, bardzo ciekawa też. I ponoć szybko się psuje, no. Powstał sobie taki samochód, wyprodukowano tam kilka... Ileś tam sztuk, nie chcę was okłamywać, poszukajcie sobie. Historia jego jest ciekawa, warto sobie poczytać. Dobra, teraz bym chciał tą listę przewijać tutaj. W ogóle czekaj, coś tutaj Milon coś wrzucił. Milon to taki grupowy fotograf, bardzo ładne zdjęcia robi. Proszę bardzo, Alfa. Bardzo ładnie. On ma chyba, chyba już robił tutaj na tym spocie jakieś foty. Bo to nie jest pierwsze auto w tym miejscu, bardzo ładnie. Kurde, ja myślałem, że to z Forzy jest. Ja myślałem, że to jak z jakiejś gry albo coś. Nieźle. Bardzo ładnie. Ford GT. Kurde, kto to takie foty zajebiste trzasnął? Ej, konkrecik. Chyba, że z neta wziął. Nie wiem, ale zajebiste. Telefonem robił czy czym? Nie, no telefonem chyba nie. To nie jest to ogniskowe. Ciężko powiedzieć, ale bardzo ładne. No, teraz muszę znaleźć te posty. Czekaj, bo to chyba sobie nie dałem od najnowszych. Tutaj mi się to zdjęcie rzuciło w oczy, jak przeglądałem sobie Face'a. To jest edytowane w jakimś programie do tuningowania samochodów. Bardzo, bardzo ładnie zrobione to jest, kurde. Konkrecik. Naprawdę bardzo ładnie. To jakoś to tak działa, że tutaj ucina chyba wszystko w tym. Nie, zobaczcie. Cały ten krajobraz też siada razem z samochodem, ale wygląda kozacko. No. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Co to? Okej, znowu Mercedes. Urus. Jakie stare Ferrari. Dziwne felgi ma to od Ferrari? Jakieś takie, nie wiem, takie by nie pasowało. Nie no, ale spas nawet trochę jest. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Stare auto. O, proszę bardzo. Tak. Wlep na aucie. Huracan. Też fajny spocik. Fajny jest Huracan, nie? Naprawdę udane takie Lambo. Jeśli chodzi o wygląd. Co to jest za gra? Kurde, nie poznaję tego loga. To jest gra? Co kurde? Nie wiem, co to jest, no. Teraz zgłupiam, to wygląda jak real. O co chodzi? Albo zdjęcie z neta po prostu. To poprzednie zdjęcie też myślałem, że to... Ciężko już rozróżnić, nie? Już nadchodzą takie czasy, że ciężko będzie rozróżnić rzeczywistość od gier, jak się ładnie w grze zrobi zdjęcia. Proszę bardzo, 307. Porobiona na tym, na glebie. O, to jest fajne autko. Chciałbym się kiedyś tym przejechać. S2000. Hondzik. Mi się ten samochód podobał już w Need for Speed Undergroundzie dwójce bodajże, albo w jedynce, nie pamiętam gdzie on tam. Chyba w jedynce był. Mega fajne auto. Okej, tutaj jakieś klasyki. Co to jest? No, ciekawy.
Aston Martin jakiś? Nie wiem. Co to za marka, ty? Tyle było tych aut, nie? Kurde, bo... O nie mogę dalej. Znowu mi się wszystko składa. Jezu, ten Facebook. Czekaj, weźmy to. O. A, od nowa muszę jechać. Co to jest? Quattroporte. Ale to jest to stare. Nice. Ładnie. Elo. E000. To jest chyba bardziej taka cywilna wersja, nie taka wojskowa. Camaro. Ale jeździłbym, powiem wam, że to Camaro. Na pewno SS? Nie widzę tutaj nigdzie emblematu, ciężko powiedzieć. Wątpię, żeby to było super sport. Chociaż może być, nie wiem, nie rozróżniam. W każdym razie ładny spocik. Gold. Bardzo ładnie. Maserati. Jeździłbyś? Czekaj, to jest to 4-drzwiowe? Nie, dobra, to nie jest to, co ja myślałem. Dobra. Forza, Honda, ładnie. Czy Dodge Dart z 2016 to spot? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Co to jest? Sesja zdjęciowa. Adaś wrzucił. Ferrari z łonosącym V8. Mile widziana. Nice. No to chyba taki gotowiec, nie? To nie jest model składany. Spoko. BMW. E30. Nie, co to jest? Piątka chyba. Nie, trzydziestka. E30 chyba, nie? M3. Nice. Spoczko. Jak dla mnie nawet E30 w kombi to spot. Jest coś takiego? Kurde. Golfina w cabrio? To jeszcze jedynka. Spoczko. Takie chillowe, plażowe autko, nie? GT Sport. No, dobrze mówię, to jest GT Sport. Ja, ale tamte zdjęcia wyglądały jak z realnego świata. To na... Jak oni to robią, ty? Wow, to jest stara gra. Nie, ja... O co chodzi? Jak te zdjęcia są zrobione, gościu? Co jest? Ej, to jest... What? Nie rozumiem. To jest chyba coś takiego, że gościu robi zdjęcia samochodu w grze i wkleja je do realnego świata? Nie wiem. O co chodzi? Tutaj zgłupiałem trochę. Z GT Sport. What? Nie wiem o co biega. Skopany ze śmieci. Spoczko. Porszawy. O, myślałem, że jakiś rów, taki przód dziwny. Ciekawe. Znowu. A co my tu ma... Ole dziwak. Jezu, ja nie poznaję tych samochodów. Wy takie spoty robicie, że w większości z tych samochodów, co wy zrobicie, to nie poznaję, zwłaszcza tych klasyków. Kurde. Nice, ładnie. A tu nie zostawiłem lajka, o co chodzi? O. A, to już patrzyłem? To zdjęcie widziałem, ale tych nie. Fajnie. Diablos. Roadster! No? Bez dachu. W tych Lambosach to ledwo co widać, że to nie ma dachu, bo ten dach jest malutki. Tutaj bardzo ładne zdjęcia. To są chyba z Fordy, nie? Ale trzeba przyznać, że mega. Bardzo ładnie uwypuklone refleksy. Spoko opcja. A to jest Griffin, tak? Yep. Ładnie. No chyba spocik. Tak jest. Strzał z kamery, nieźle. Nieźle upolowane. Ciężko jest z kamery trafić coś. Chyba, że się bardzo dużo jeździ, no to wtedy łatwiej. 30 zdjęć, Jezu. Ktoś był w salonie chyba, nie? Mercedesa. GT3. A to co to jest?
Nice. Oglądałem Kickstera i Kickster mówił, że europejskie wersje mają jasne te tyły, a amerykańskie mają czerwone te lampy z tyłu, nie? To jest taka ciekawostka. Nie wiedziałem w sumie, czym się to różni, a to jest wersja europejska tego Mustanga. Jakiś event chyba był. Bentley. Ty patrz, Bentley ma nawet w światłach napis Bentley. Nieźle. Spoko. Ja tak przewijam, nie lajkuję, bo jest tyle zdjęć. Spoczko, no po prostu w salonie foty, nie? Jakby koło salonu chyba. Nice. Pięknie. W ogóle ładne zdjęcia, trzeba przyznać, nie? Taka akurat popołudniowa pora, kiedy jest idealna pora do robienia zdjęć. Ładnie, bardzo ładnie. To na pewno jest... To jest chyba po prostu tapetka, ktoś sobie wrzucił, nie? To też rzucacie... Tak, to nie jest żadnej Forza ani GT Sport, bo ja czasami głupieję już, jak to wszystko przeglądam. Ej, a to co to jest? Co to takie szerokie? Spoko. Chyba znowu jakiś zlocik albo coś. Audi. Spoko. Znowu to złote Maserati. Tak, to chyba jakiś zlot jest, no. To jest ten fajny C63, zdaje się. No i to widzicie na przykład Mustanga wersję amerykańską, bo ma czerwone te lampy, nie? No spoko. Z Mustangów pod zarąbania. Ale te modele mi się bardzo podobają też. Środki mają takie trochę ciulaste, ale poza tym są spoko z zewnątrz. No i to tyle, kurde, tutaj można przeglądać i przeglądać. A zobaczcie, ja tutaj całe 30 minut oglądam te zdjęcia i to wszystko, te posty wasze. A dopiero do 4 dni wstecz dojechałem, nie? Od ostatniego odcinka to się przewinęło chyba z miliard zdjęć. Kurde. Jo, co to jest? O, to jest Mach 1? Rozpoznaję. Też jakiś kolejny zlocik. Patrzcie, mimo tego koronawirusa... O, chyba tego Citroena widziałem ostatnio, tylko że całego czarnego. Nieźle. Jałtko jakoś nawet tak żwawo jeździło. Z którego to roku w ogóle jest? O, ziomek, mam dla ciebie radę, bo wszystkie zdjęcia są praktycznie tak rozmyte. To znaczy, że obiektyw miałeś taki nieprzetarty. Jak jest taki obiektyw nieprzetarty, to takie zdjęcia właśnie wychodzą jakby dziwne. Z takim jakby glowem. Ładnie, ładnie. Rising Star. Kuba. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. No i do zobaczenia na następnym przeglądzie. Trzymajcie się ciepło. Hejka.